Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka nowożytnego był ostatnim testem sprawdzającym wiedzę ósmoklasistów. Ten ostatni sprawdzian uczniowie pisali dziś 27 maja o godzinie 9. Większość uczniów wybrała język angielski. Na napisanie egzaminu ósmoklasisty z języka obcego uczniowie mieli 90 minut, czyli do godziny 10:30. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa egzaminy odbywały się w maju, a nie w połowie kwietnia jak zwykle. To ułatwienie ze względu na to, że od kilku miesięcy w szkołach obowiązywała nauka zdalna. Jak przed każdym egzaminem również dziś wśród uczniów było trochę stresu, ale teraz można się już rozluźnić, bo to był ostatni z egzaminów. Cały czas trwa rekrutacja do szkół średnich.